Dzień dobry, Monika Suder, zapraszam do rozmowy Echo24, a ze mną w studio Jarosław Obremski, wojewoda dolnośląski. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Panie wojewodo, jak wygląda sytuacja epidemiczna teraz na Dolnym Śląsku? Ile jest zachorowań, a ile osób już wyzdrowiało z koronawirusa? Czy mamy się czym chwalić, czy mamy się czego bać? I jedno, i drugie. To znaczy jest tak, że przekroczyliśmy, liczba osób zakażonych przekroczyła 2000 i to jest z jednej strony, jeżeli mówimy o chwaleniu się, no to w tych pierwszych prognozach, które były dla województwa dolnośląskiego z końca marca, były obawy, że ten poziom możemy osiągnąć na Wielkanoc. Więc patrząc z tej perspektywy, kupiliśmy sobie 4 tygodnie czasu. Twierdzę, że nawet trochę więcej, bo jednak to jest inne tempo i w tym czasie jednak mamy już bardzo dużo osób, które wyzdrowiały. Tych osób, które wyzdrowiały, jest już w tej chwili powyżej, znacząco powyżej 500. To oznacza, że tempo zakażeń nie jest zbyt duże. To jest na pewno dobra wiadomość, natomiast zła jest taka, że w innych województwach naszej ojczyzny jest dużo lepiej. No, oczywiście z wyłączeniem Śląska, trochę Mazowsza, może trochę Wielkopolski i Opolszczyzny, ale generalnie my jesteśmy na drugiej, trzeciej pozycji, w zależności jakbyśmy liczyli. I to jest na pewno niepokojąca informacja, że coś tutaj albo z biegiem okoliczności, bo tak trochę też bywa przy epidemiach, albo w wyniku jakichś błędów mamy trochę gorszą sytuację niż reszta Polski. No i to trzeba brać pod uwagę i być pewno w naszym województwie trochę bardziej ostrożnym. Ale też trzeba powiedzieć, że powiat, który przez jakiś czas był liderem, był w czołówce powiatów na Dolnym Śląsku z ilością osób zakażonych, czyli powiat lubański, w tej chwili jest już przynajmniej w danych powiatem czystym, to znaczy nie ma żadnego nowego przypadku, a wszyscy, którzy byli kiedyś zarażeni, już są po pozytywnej weryfikacji, mają minusowe wyniki, czyli są zdrowi. Ale nie z każdego miejsca takie dobre informacje płyną, bo najgorzej jest chyba w DPS-ach i tutaj pytam o Ostrowinę, gdzie właściwie wszyscy są zarażeni, i pacjenci, i personel. To zdecydowanie. Ostrowina jest dosyć dużym problemem. Zresztą przed chwilą rozmawiałem z panią inspektor z Leśnicy, która właśnie zwraca uwagę, że najgorsze są te wielkie DPS-y, ponieważ one w wielu miejscach, znaczy to jest bardzo proste. Małe DPS-y, nawet jeżeli się coś zdarzy, to jest bardzo łatwo, szybko wygasić to ognisko. Natomiast w tych dużych nie udaje się w jakiś sposób, mimo zaleceń, zatrzymać przenoszenia. Także poprzez, w niektórych przypadkach mamy do czynienia, nie chcę tutaj w żaden sposób mówić konkretnie, ale nieprzestrzegania zaleceń epidemiologicznych narzuconych przez powiatowe sanepidy, jeżeli chodzi o przemieszczanie się personelu w ramach danej jednostki. No i przy tych dużych jest to naprawdę wielkie, wielkie wyzwanie. W obiektach zamkniętych to chyba w ogóle istnieje pewna trudność, żeby zachować czy zatrzymać to zakażanie się. To jest bardzo trudne, aczkolwiek to nie jest mimo wszystko ebola i przestrzeganie pewnych reguł umożliwia zatrzymanie tego. Tylko musi być przestrzegane wszystko, tak? To znaczy, jeżeli ktoś już się decyduje na ubiór tych gumowych kostiumów, to musi bardzo starannie ściągać ten kostium. To nie jest totem, to na tym mogą być, on ma nie odstraszać, tylko on ma po prostu zabezpieczać. I tutaj też wydaje mi się, że są czasami błędy, ale być może dzięki temu, o czym mówiliśmy na początku, że to tempo zakażeń jest wolniejsze, mamy trochę szansę uczyć się także na błędach. Natomiast także, o ile pamiętam, w przypadku Ostrowiny mamy już pierwsze przypadki osób, które
które są już zdrowe, a były wcześniej zakażone. Na pewno dobrą wiadomością jest to, że bardzo duża część DPS-ów w Dobroszycach też już ma wynik dodatni, więc to oznacza, że mimo wszystko pewien takie elementy optymistyczne, że co prawda ryzyko w momencie wejścia do DPS-ów tego tragicznego efektu jest bardzo duże, to tym niemniej jednak na razie w tych naszych DPS-ach większość pacjentów czy pensjonariuszy wychodzi no, na dzisiaj bez szwanku, tak? Aczkolwiek no, nadal nie wiemy, jak ten wirus długofalowo będzie oddziaływał na organizm, także na przykład tych, którzy bezobjawowo przechodzą. A jak wygląda sytuacja w żłobkach i w przedszkolach? Bo niedawno od 6 maja mogły zostać otwarte żłobki i przedszkola. Dzisiaj we Wrocławiu już działają przedszkola, działają żłobki. Tam też przecież trzeba dbać o środki zapobiegawcze, no bo ten kontakt powinien być zachowany. Wracają dzieci, wracają ludzie z różnych środowisk. Jak Państwo o to zadbali? W jaki sposób, żeby jednak do tych zakażeń... Są zadaniem samorządu i tutaj... Nawet ta decyzja o otwarciu była w jakiś sposób decyzją władz samorządowych. Są różne odpowiedzi co do terminów. Wrocław w tym tygodniu, Legnica chyba za tydzień, a za 2 tygodnie Bolesławiec. No mamy też świadomość, że nie wszyscy rodzice się decydują. Świadczenia jeszcze przez 2 tygodnie będą, więc myślę, że dopiero później będzie większa frekwencja w przedszkolach. No, pojawi się oczywiście też problem ewentualnego niedoboru miejsc, bo jednak te wymogi powodują, że mniejsza liczba dzieci może być. No, ja bym powiedział, w całej Europie pierwszy raz próbujemy wyjść z pandemii, więc będziemy obserwować wszystko, co się dzieje i na razie nie ma mądrych. No, będziemy też obserwować, jakie są skutki tego ograniczania restrykcji. Ja mam niestety takie wrażenie, że jak mieliśmy pewne lekkie odbicie w wynikach po tydzień po Wielkiej Nocy, czyli efekt przemieszczania się mieszkańców, tak teraz mamy lekkie odbicie związane z długim weekendem. Zobaczę, jakie będą następne dni, no ale jednak to odbicie jest wyraźne. Na mniejszym poziomie niż wtedy, ale jednak jest. No to mi trochę niepokoi. Chodziło mi też o to, że wiem, że trafiły środki... czy lubuskie. Wiem, że trafiły środki do dezynfekcji. Kilka dni temu przekazywali Państwo środki do żłobków i przedszkoli. Co to były za środki? To była akcja razem z Akademią Wojsk Lądowych? Nie, to było tak, że jeżeli tutaj były miliony litrów w skali kraju, no to dystrybucja tego musiała być w jakiś sposób zorganizowana i tutaj Wojska Obrony Terytorialnej nam bardzo pomogły. No ale ja bym powiedział, no to jest taki znak troski strony rządowej o przedszkola i żłobki i pewna pomoc w stosunku do samorządów. Natomiast na dłuższą metę no, chyba będziemy musieli się przyzwyczaić nawet w naszych domowych zakupach, że ta chemia oparta o 70% alkohol do dezynfekcji no, będzie musiała być częściej używana, zwłaszcza w miejscach, gdzie jest jakiś kontakt z osobami obcymi. No więc także przedszkola będą więcej tego zużywać. No i trzeba mieć świadomość, że żyjemy w trochę niepewnych czasach i ten wirus nie wiadomo gdzie się ujawni. Jest kolejne odmrażanie i kolejne odmrażanie, ale ciągle są pytania o przedsiębiorców. Teraz hotelarze mogą już przyjmować gości do hotelu, restauracje nadal zamknięte. A kiedy będziemy mogli pójść na przykład do fryzjera? Nie wiem, myślę, że stosunkowo szybko, ale to znaczy szybko też nie wiem. No to tutaj... No jest to jakiś czas radzenia sobie. Tak. Moja żona miesiąc temu brawurowo mi ścięła, więc trzeba sobie pewno radzić. Minister Szumowski mówi, że robił to osobiście. Natomiast no, na pewno to będzie już też jakiś powrót do normalności. Ja nie chcę tutaj wyprzedzać, ponieważ proszę zwrócić uwagę, że
deklaracje można składać, natomiast no, każdego dnia jest to bardzo mocno analizowane przez epidemiologów, jest podstawiane do modelu, jest przewidywanie, co się może zdarzyć. Mogą być też takie rozwiązania, że część restrykcji będzie szybciej łagodzona w jednej części, a wolniej w jakichś innych częściach Polski. No widzimy, że w tej chwili Śląsk jest takim gorącym miejscem na mapie Polski. No teraz na Śląsku, jeśli chodzi o kopalnie, pojawił się problem, a u nas pojawia się problem, jeśli chodzi o DPS-y. Nadal restauracje jednak zamknięte, bo tutaj informacje od rządu, że tu jednak najgorzej. Idzie, że będzie pozwolenie na ogródki przyrestauracyjne, natomiast wnętrza nadal będą pozamykane. No, zresztą ja muszę powiedzieć, że też trzeba na to patrzeć nie tylko w takich kategoriach, że jest zakaz, ale wydaje mi się, że jeżeli byłoby odmrożenie, to też ci restauratorzy tak szybko do tego, co wydaje im się, że będzie normalnością, nie dojdą. Tak? To znaczy jednak będzie daleko idąca ostrożność mieszkańców, jeżeli chodzi o tego typu spotkania. Wiem, że na przykład Dania w tej chwili decyduje się na otwarcie nawet pubów, ale jest tam ten zabieg dosyć mocny, że o 20 będzie to zamykane, ponieważ no, badania im pokazały, że po 20 jest pod wpływem alkoholu większa chęć bratania się, więc ma być to tak, że jednak jest otwarte, natomiast no, żeby nie było tego elementu, kiedy jest trudniej utrzymać dystans między ludźmi, więc no, są i takie eksperymenty. No, pewno będziemy obserwować też, co się dzieje w tych krajach, gdzie różnego rodzaju restauracje czy puby już będą otwarte. Panie wojewodo, a kiedy możemy się spodziewać kolejnych odmrożeń, kolejnych kroków poluzowania? Nie, następną środę będzie, już najbliższą środę będą jakieś dodatkowe informacje dotyczące różnych uregulowań. Na pewno będą też komunikaty dotyczące co z egzaminami studenckimi. Proszę zwrócić uwagę, że oprócz tych egzaminów teoretycznych, no, czasami niektóre specjalności wymagają jednak egzaminu, który pokazuje pewne działania praktyczne. No, tego się nie da wykonać za pomocą komputera, więc myślę, że tego typu regulacje będziemy mieli w najbliższym czasie. No, no zobaczymy, ale to nadal wszystko jest drogą dwukierunkową. To znaczy to nie musi iść tak po prostu, że każdego dnia będziemy mieli coraz więcej wolności, bo być może w pewnym momencie coś zostanie przytrzymane. Bardzo dziękuję za rozmowę. Kłaniam się bardzo serdecznie też. Dziękuję. Moim i Państwa gościem był Jarosław Obremski, wojewoda dolnośląski. Ja dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia.